Cześć, witam serdecznie na kanale Browar Gdynia. Browar Cormoran. PL is on. Serial z mokrą szyszką nadal trwa. Piwo w stylu plon zielony, degustowane przeze mnie, nie pamiętam, czy 3 lata temu, chyba tak, albo i 2 lata temu. Będę posługiwał się stroną internetową, jak ostatnio serial, bo ostatnio degustowaliśmy wspólnie, a właściwie ja, PLUS, piwo kompletnie nieudane, piwo rozjechane, piwo, które z etykietą, gdzie etykieta poszła w prawo, natomiast zawartość piwa w lewo. Także zobaczymy jak tutaj, bo widzę, że ekstrakt jest ten sam. Co tutaj czytamy? Że jest to seria piw plon. Seria piw będąca wynikiem starania najwyższą jakość polskiego chmielu i założenia własnej plantacji w 2011 roku. Wówczas był to ukłon wobec polskich plantatorów, a co teraz nie? Aha, których uprawy ucierpiały w wyniku powodzi. Tak, tam był taki problem z brakiem odszkodowań, brakiem, przepraszam, ubezpieczeń i tam wielu chyba miało duży problem. To jest złożony problem. Rozmawiałem o tym właśnie między innymi z Pawłem Piłatem. Temat ubezpieczenia plantacji chmielu. To nie jest takie proste. Dobra. Plon zielony to piwo w stylu India Pale Ale na jednym polskim chmielu odmiany Sybilla. Piwo szczególnie wyjątkowe, bo ważone tylko raz w roku, chmielone świeżymi, niesuszonymi szyszkami. Dobrze. Przypomnę, że niebieski plon to lager na suszonych szyszkach Sybilli i Marenki chyba. Ale wracajmy do plona zielonego. Woda, słody jęczmienne jasne i ciemne, słód pszeniczny, chmiel drożdży, czyli to samo. Pięciokrotnie chmielone. Zaczynam się bać. PLUS było 7-krotnie chmielone i tam nic nie było schylenia. Czyli na zacier dwie dawki do kotła warzelnego, kać zawirowania, czyli Whirlpool, tak mi się wydaje, oraz chmielenie na zimno. IBU 50. No, to już mi się podoba. Metoda ważenia tradycyjna. Nie bardzo rozumiem. Na dole. Górna fermentacja, niefiltrowane. Pasteryzacja tak, szkoda. Gatunek piwa polska IPA. No nie mogę, no. Polska IPA. No weźcie się tam ogarnijcie. Polska IPA. Polska India Pale Ale. Polskie. E na końcu. No E. Weźcie to, poprawcie w końcu, ludzie. Mam nadzieję, że tu nie ma tego błędu. Wet Hop Pipa. Single Hop Sybilla. Dobra, nie chcę mi się szukać, ale no zaczyna mnie to drażnić. Barwa jasna miedź. Jasna miedź. Coś dla spawaczy. Dobra, 3 miesiące przydatne do spożycia. Dosyć to jest dziwne, słuchajcie. Czy ja się mylę, czy tak? Piwo jest niefiltrowane, ale pasteryzowane. I co? I termin 3 miesiące? Być może. Butelka to samo, kapsel to samo, ładny, piękny, butelka ładna, piękna. Etykieta ładna, piękna. Nie mam żadnych uwag. No ale... O! Już nie chce się. No, lepsze zgazowanie na pewno niż, przynajmniej takie wrażenie na początku, niż PLUS. Miedź. No, próbuję wymusić pianę. Idzie mi słabo. Jaka ta miedź? Jasna miedź. Jest jasna miedź. Na pewno opalizacja, na pewno piana gorsza niż w PLUS. Gdzieś nie PLUS, czy po... No dobra, okej. Okay. Ja mówiłem, że mam problem z tymi mokrymi szyszkami w tym roku.
z piwem, które, piwami, które są wpielone na mokrej szyszce, że no naprawdę żadne jeszcze mi nie podeszło. Dobra, może na plusy. Chciałem powiedzieć, że piana jest na plus, ale piany nie ma już. Aromatu też nie ma. No, nie chciałem tego mówić. No ale znowu jest słabo, no. Jest słabo. Nie wiem, co jest lepsze. Czy plon? Gdzieś tutaj mam smaki, jeszcze pamiętam. Czy zielony plon? Czy to, PLUS? Powiem wam tak, to piwo strasznie męczyłem. W miarę ogrzewania coraz gorzej. I summa summarum końcówka poszła do zlewu. To piwo jest bardziej nasycone. Dziwne, bo piany kompletnie nie ma już. Aromat. Tam to było oleiste, karmelowe, mocno słodowe, zalepiające, gęste. Im bardziej ciepło, tym gorzej. To. Kurczę. Nie wiem, co powiedzieć. Generalnie nie pasuje mi to piwo też. Ale już wiem po reakcji na Facebooku, że na przykład PLUS wyszło, znaczy inaczej, smakowało co niektórym. Ja wychodzę z takiego założenia, jeżeli biorę butelkę w sklepie, generalnie browar Cormorant kojarzy mi się dobrze i czytam, że jest to White Hop Polish American India Pale Ale. Czytam takie zapowiedzi typu niemożliwe stało się możliwe, tylko jeden raz w roku, niesamowite, nikt tego jeszcze nie zrobił itd., itd. No to człowiek się jakby, wiecie, o kurczę, kupuje. No i nagle w butelce zostaje coś zupełnie niezgodnego z etykietą. Plon zielony, znaczy ja wszystko wiem, Sybilla to, i rozumiem, Sybilla to nie jest jakiś tam amerykański porywający chmiel, to jest polski chmiel. Z własnych upraw, mokra szyszka, która naprawdę przyjechała kilka godzin do browaru i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że w większości żeńska. No i tutaj się bajka kończy tak naprawdę. To nie jest jakieś złe piwo, nie jest tragiczne piwo. Nie bardzo rozumiem krótkiej daty. W czym ona ma pomóc? Że co? Że chmielenie będzie? No nie czuję chmielenia też, muszę powiedzieć. Nie, no nie czuję. No nie ma. Nie ma. Tylko raz w roku. Może to i dobrze. Nie, no słabe jest. Słabe. No, znaczy, jeżeli miałbym wybierać, to plon zielony. Bo już na dzień dobry to większe nagazowanie. Plato jest 16, czyli to samo co w PLUS, ale to piwo jest trochę lepsze w odbiorze. Jest bardziej sesyjne, bardziej wchodzi. Przynajmniej na zimno. Człowiek nie doszukuje się aromatów, których nie ma, no bo to nie ma żadnych aromatów amerykańskich, więc no, jest inne moje podejście do tego piwa. Piwo nie jest tanie. Do kotła warzelnego. Ale nie szukajcie tu żadnych rewelacji. No nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Jedyny plus, który mi się na tą chwilę ciśnie, to taki, że pierwszy odbiór, pierwsze wrażenie jest lepsze niż piwo również. No właśnie nie pamiętam, czy jestem mokrej szyszce, czy jak. Mokrą szyszką amerykańskich odmian chmielu. To wybieram plon zielony i tyle. Aczkolwiek jak się ociepli, to zobaczymy, jaka będzie prawda. 5 minut trudno ocenić piwo.
No ale mówimy tu o pierwszym wrażeniu, oczywiście o moim guście, który August, a o gustach się nie dyskutuje. Żegnam was. Jestem zły. No nie jest tak już oleiste. Jakiś taki... Wchodzi kwasek, lagerowość, jakoś taka... Kurczę pieczone.